Ile jest dzikich kotów w Sieradzu? Trudno to ocenić. Szacuje się, że około 400. Od lat opiekują się nimi miłośnicy tych zwierząt. Teraz będą mogli to robić niejako w majestacie prawa, bowiem prezydent Sieradza ustanowił dla nich legitymację społecznego opiekuna kotów wolnożyjących. Pani Alicja Szwej opiekuje się bezpańskimi kotami od ponad 20 lat. Aktualnie dokarmia około 30 kotów. Legitymacja bardzo jej w tym pomoże. Przede wszystkim nada rangę w trudnej pracy, którą się wykonuje. Będzie stanowiła obronę dla napastliwych i niechętnych ludzi. Pozwoli wylegitymować się też ciekawskim, bo ludzie mają prawo wiedzieć, co się robi, dlaczego się schylam w danym miejscu. Czego tam szukam, prawda? Pozwoli również współpracować z policją, ze Strażą Miejską, bo mamy do czynienia z agresją nie tylko wobec zwierząt, ale również wobec, wobec opiekunów. Zimą Urząd Miasta radza dostarcza karmę dzikim kotom. Wystawił też dla nich 12 specjalnych domków. Teraz wspomógł ich opiekunów specjalną legitymacją. Mając taką legitymację, mogą spokojnie funkcjonować na terenie miasta i wypełniać swoją społeczną rolę. Skuteczniej bowiem legitymacja podnosi status społecznego opiekuna. Nie jest to pospolita kociara, chociaż mnie osobiście ten przydomek nie obraża, ale ucywilizowana nazwa społeczny opiekun, bo przecież robimy to w imieniu całego społeczeństwa. Tych, którzy koty lubią, którzy nie lubią, którym jest wszystko jedno. Legitymację społecznego opiekuna kotów wolno żyjących przyznano w dwudziestu 28 osobom, które od lat pomagają tym zwierzętom.